Ja chciałem Państwa poinformować, że w grudniu 2020 roku w prokuraturze okręgowej w Wrocławku sporządzono akt oskarżenia przeciwko Pawłowi K., którego oskarżono o to, że znęcał się w sposób brutalny i bestialski nad 3-letnim Nikodemem S., w ten sposób, że używał w stosunku do niego siły fizycznej. A czynności sprawcze polegały na tym, że trzymał dziecko za nogi głową w dół między innymi i o innych drastycznych sposobach działania nie będę tutaj wspominał, bo przed sądem została wyłączona jawność, więc może o szczegółach nie będę mówił. Dziecko doznało obrażeń ciała w postaci choroby realnie zagrażającej życiu, a ponadto sprawcy zarzucono, że działając z zamiarem bezpośrednim umieścił nieprzytomnego Nikodema w wannie, co doprowadziło do śmierci dziecka w wyniku utonięcia. W tej sprawie oskarżono także matkę dziecka, Agnieszkę Esz, której zarzucono to, że działając z zamiarem usiłowania dokonania czynu zabronionego, wbrew obowiązkowi opieki nad dzieckiem, dopuściła do znęcania się przez Pawła K. nad dzieckiem w sposób opisany przeze mnie i w efekcie zarzucono jej, że działając z zamiarem ewentualnym pozbawienia życia Nikodema S. dopuściła do umieszczenia przez Pawła K. dziecka w wannie, które następnie umarło wskutek utonięcia. Może tylko dodam, że te przestępstwa zostały zakwalifikowane jako znęcanie się oraz przestępstwo zabójstwa zagrożone najsurowszą karą, a więc dożywotniego pozbawienia wolności.